Siemanko, ja jestem Tymon. Dziś będzie taki luźny film z działeczki, taki trochę vlogek, trochę nie, ale może też wam pokażę parę sztuczek z kartami na przykład, a więc zapraszam. Te słuchawki to dlatego, że muszę mieć po prostu jakiś mikrofon, bo teraz mam inny telefon i po prostu nie mam wyjścia na mini jack, więc krawatowego nie podłączę, musiałbym sobie przejściówkę. Jak pisałem w ostatnim wpisie, teraz jak podczas wakacji nadal nie będą filmy regularnie, tak jak było podczas tych całych lekcji online, no bo oczywiście się gdzieś wyjeżdża i tak dalej, jakby nie da się tak po prostu co tydzień tych filmików wrzucać, bo nigdy nie wiadomo, jakie będą plany dokładnie. Od września, jeżeli mam nadzieję, nie zaczniemy znowu od lekcji online, teraz jak ja idę do liceum, to by było trochę niefajne, ale mam nadzieję, że wtedy wrócimy do regularności, po prostu mi też tego brakuje i mam nadzieję, że też byście chcieli, więc... Jest ogólnie takie bardzo fajne miejsce, gdzie można sobie skoczyć, jak sobie biegnę, już wam pokażę. Z tych pieńków, tak jak po schodach jakby w górę, w sensie stopniowo. Będę trzymał mocno. O! O, widzę, że tu ładnie sobie w ogródku kwiatki rosną. Bardzo ładne. I tu wam powiem, że jak było też mniej kwiatków, to też sobie przeskakiwałem tak. W sensie takie trochę oderwanie od tego całego siedzenia przez kilka miesięcy w domu, sobie się muszę wyskakać. Też mogę wam pokazać. O, przeskoczyłem. Oczywiście niczego nie podeptałem, udało mi się przeskoczyć. Kolejne miejsce do skakania, lecimy. O, zaskoczyłem. Tymon, gadasz o skakaniu, nikogo to nie obchodzi. Może byś jakieś sztuczki pokazał. No i jak zwykle w tym miejscu, kurczę. I wbijajcie na Hot 16 Challenge. Tutaj w karcie macie, kto jeszcze nie widział, myślę, że dobrze wyszło. Mam tu normalnie światło studyjne, bo przez drzewa akurat tak pada idealnie światło na stół. I to jest bardzo fajne miejsce nagrywania, nie to co w ciasnym mieszkaniu, prawda? No, to będzie szybki liczek z 8 kartami, tylko raz, dwa, trzy, cztery asy, raz, dwa, trzy, cztery dziewiątki. Prawda, wszystko widać. No i tak, kiedy zamienię je miejscami, proste pytanie do widza, gdzie są asy? No, asy są oczywiście tutaj, wszystko jest normalnie, to było bardzo proste pytanie. Ale jeszcze raz spróbujemy, raz, dwa, trzy, cztery dziewiątki i oczywiście cztery asy. Teraz spróbujemy troszkę inaczej. Wezmę sobie jednego asa z dołu i położę na dziewiątki. Oraz jedną dziewiątkę z dołu i położę na asy. I uwaga! Możecie zauważyć, że zamieniły się miejscami. W tym triku bierze udział trzech widzów. Jak widzicie, złożymy sobie karty. Wszystkie są różne i każdy sobie wybierze jedną kartę, ok? Więc tak, przyjmijmy, że pierwsza osoba wybiera tę kartę. Kolejna, przyjmijmy, że tę. No, ostatnia, niech będzie taka. Ok. No i teraz każdy sobie zapamięta. Ja się odwracam. Zapamiętujemy pierwszą, drugą i trzecią. Mam nadzieję, że widać. Ja nie widzę, czy widać. Się odwróciłem i spróbuję odgadnąć je z dotyku, ale od końca. Czyli najpierw będzie trzecia osoba. Rozłożę sobie. Trzymam. Wydaje mi się, że jest to karta czerwona. Czuję, że jest to numer. I albo... To jest szóstka, tak. Albo karo, albo kier. Przyjmijmy, że karo. No byłem bardzo blisko, bo jest to szóstka kier, jak widać. Ale lecimy sobie z kolejną osobą. Trzymam. I wydaje mi się, że tym razem też jest to szóstka, ale czarna. Będzie szóstka pik. No, tym razem to jest strzał w dziesiątkę, bo jest to szóstka pik. No i została nam ostatnia osoba. Jego ostatnia karta. Czuję, że jest to jedna z najfajniejszych kart, jakie kiedykolwiek istnieją. Tak, moja ulubiona. To jest to as, pik. I tym razem... No, nie wyszło, ale jest to strzał w setkę.
Okej, okay, tutaj mnie Leonek nagrywa, możesz się przywitać. Cześć! No i tak, tylko nie trzymaj za bardzo, trzymaj dobrze, wstrzymaj oddech. I tak, pokażę wam jeszcze raz trik z trzema sznurkami, tak jak kiedyś. Wiem, że już było wyjaśnienie, ale wam i tak pokażę. Bo też jedna rzecz się nawet zmieniła w tym triku, ale nawet nie jedna. Więc taka trochę nowsza wersja. Więc oczywiście są trzy sznurki o różnych długościach, prawda? Ale czy na pewno różnych? No nie, bo te sznureczki są oczywiście równe. Raz, dwa, trzy, oczywiście. I tak, jeden sznureczek sobie odłożę, na razie nam nie będzie potrzebny. Użyjemy dwóch, albo użyjemy jednego. Oczywiście w całym triku najważniejsze jest to, żeby się patrzeć na końcówki. A końcówki są oczywiście... tutaj. Tak. Z tej strony. O, Leon już widział 100 razy. Ten Leon się nie odzywa. A, dla tych, co źle zgadli, zrobimy jeszcze raz. A więc najważniejsze są końcóweczki, które są... tu. Przeskoczyły tutaj, okej? A ty Leon już nic nie mów, bo to tyle innych jest. I oczywiście to jest sznurek, który nie ma końcówek, bo końcówki są tutaj. A jak nie ma końcówek, zawsze można sobie zrobić dodatkowe. Ja mam tak ostre palce, zawsze mogę sobie po prostu przeciąć. Ale można też się połączyć za pomocą czystej elektrostatyki i znowu spokojnie się łączy. Oczywiście tu są jego prawdziwe końcówki. Kiedy położę końce na sznurku, który tych końców nie ma, wrócą na swoje miejsce, prawda? No ale oczywiście jeszcze mam jeden na szyi, czyli mam ile sznurków? No nie dwa, bo najważniejsze są końcówki, czyli mamy oczywiście trzy sznureczki, które są no, mniej więcej równe, prawda? Możesz teraz powiedzieć, równe są mniej więcej? No tak. No nie do końca. No dziękuję bardzo. Jakby ktoś nie wiedział, Tymon ma na bluzce Snoopiego, tak z takiej bajki. A, Leon uwielbia fistaszki. Opracowałem świetną technikę na rzucanie rakietką od badmintona. Tak sobie ćwiczymy, Leon też to umie, dobrze mu idzie. Doszedłem do czterech obrotów. Jest raz, dwa, na spokojnie. O, dobra. Trzy. Dobre. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest! Wow! Cicho, cicho, nie mówcie Leonowi, wezmę samolot i se rzucę. Nie no, żarcik, oczywiście się nie obrzej. Ale ładne 4K po prostu, jeszcze na świeżym powietrzu i w ogóle dobre światło, to według mnie wygląda przepięknie. 60 fpsów, mam nadzieję. Kurczę, już trochę się pozdzierał, nie? O, no nie. No nie, przywalił. Ale najlepiej to wam powiem, jak on jeszcze zdąży, jak się dobrze rzuci, jeszcze zdąży przed samą ziemią, zanim uderzy, jeszcze zdąży raz się wywinąć i polecieć. A więc tak, ja sobie jeszcze raz rzucę samolotem. O, prawie. Zobaczmy, jak Leon sobie poradzi. Uwaga. Dobra. Wam powiem, że tutaj mamy jakby taką bramkę z tych jałowców, czy jałowcy, jak to się... jałowców raczej. Bo Leon... Tutaj mamy takie boisko, jakby, że tak powiem, bo Leon jest naprawdę świetnym bramkarzem i on rzuca się normalnie, jakby umiał latać. No a więc to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że spodobał wam się taki luźniejszy, trochę vlogowy, trochę triczkowy odcineczek. A więc do następnego, nie wiem kiedy będzie, ale trzymajcie się. Cześć!